Dzień dobry. Witam serdecznie w 9 odcinku mojego vloga. W dniu dzisiejszym przedstawię Państwu okoliczności związane z zabezpieczeniem powództwa. Dzięki temu, że bardzo dużo w ostatnich dniach mówimy i rozmawiamy tak naprawdę o braku możliwości zawieszenia rat w ramach oferty banków, żadnych wakacji kredytowych, które w zasadzie w dłuższej mecie, na dłuższą metę nic nie będą w stanie pomóc frankowiczom, doszliśmy do przekonania, że warto jest po raz kolejny wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom i przygotowaliśmy formę zabezpieczenia powództwa w ramach zabezpieczenia sądowego do czasu prawomocnego wyroku. Oczywiście biorąc pod uwagę zakres w poszczególnych sprawach takiego zabezpieczenia powództwa, może to się różnić z uwagi na to, że różne banki w różnych sytuacjach stosowały klauzule abuzywne. W niektórych przypadkach klienci spłacili już cały kredyt, nominalną wartość tego kredytu. W innych sytuacjach jeszcze do tego nie doszło. Znowu niektóre banki mają wpisane klauzule do rejestru klauzul niedozwolonych, więc każda sytuacja musi być przeanalizowana indywidualnie. Tym bardziej, że bierzemy pod uwagę to, że powództwo sądowe również może być wytoczone z różnych podstaw prawnych i to też generuje pewnego rodzaju możliwości, czy też powoduje, że możemy z perspektywy państwa oczekiwań albo doprecyzować pewnego rodzaju zakres powództwa, albo skorzystać z tego, co już na ten moment jest możliwe. Dzięki temu w zasadzie rozpoczęliśmy dosyć szeroko okrojone prace na temat tego, aby poszczególne banki mogły być przedmiotem takiego zabezpieczenia powództwa, ale tak jak powiedziałem, bardzo istotne jest, w jaki sposób powództwo wytoczone przeciwko bankowi jest skonstruowane i z tym się wiążą również różnego rodzaju okoliczności. Dlatego na Państwa pytania, wszystkie indywidualne pytania, będziemy się starali odpowiadać w ciągu 3 dni, mimo że na chwilę obecną trwa cała akcja przygotowana właśnie dla Państwa dopiero od kilku dni. To już jest kilkaset osób zainteresowanych tym, aby faktycznie skorzystać z tego rodzaju możliwości. Nie jest to prosta sprawa, dlatego że samo złożenie pozwu i dodatkowo jeszcze przygotowanie wniosku zabezpieczenia technicznie nie jest zbyt skomplikowane. Natomiast większym problemem byłoby oddalenie takiego wniosku i dlatego też jest istotne, aby każdą sytuację przeanalizować indywidualnie. Oczywiście po wielokroć będziemy się starali generalne informacje Państwu przekazywać, co zresztą już robimy od jakiegoś czasu, ale to nie jest tak, że mogą Państwo na podstawie takich, powiedzmy, informacji, które nie dotyczą konkretnie Państwa umowy, wziąć już jakiegoś rodzaju odpowiedzialność, a w szczególności decydować się na składanie tego rodzaju wniosków. Myślę, że w perspektywie czasu i najbliższych tygodni będziemy już przygotowani do tego, żeby takie zabezpieczenia w jakiś tam sposób przynajmniej wykreować na każdy poszczególny bank, czy też grupę banków, względnie też grupę rodzaju powództw, które zostały wytaczane. Natomiast nie chciałbym też, żeby to było zbyt skomplikowane, dlatego że z naszej perspektywy najważniejsze jest to, abyście Państwo byli zawsze chronieni w ramach takiego powództwa, a nie żeby z tego tytułu wychodziły jakieś dodatkowe komplikacje. Stąd na ten moment nasza praca polega na tym, żeby Państwu przedstawić możliwości, ocenić je indywidualnie, no i w konsekwencji doprowadzić do jednego z 3 w zasadzie skutków takiego zabezpieczenia powództwa. Przede wszystkim mówimy o tym, żeby zawiesić raty do czasu prawomocnego wyroku. Ewentualnie sądownie bank powinien otrzymać zakaz wypowiadania umowy w czasie trwania procesu do czasu prawomocnego wyroku. Ewentualnie względnie w niektórych przypadkach również zabezpieczenie kwot na okoliczność dochodzonych roszczeń. Więc tutaj mamy w zasadzie 3 takie, można powiedzieć, filary możliwości zabezpieczenia takiego powództwa cywilistycznie. Oczywiście na wszystko przyjdzie czas, żeby jeszcze uszczegółowić to i stwierdzić, jak bardzo sąd podchodzi do tego rygorystycznie, do tego roszczenia i do tej możliwości zabezpieczenia. Natomiast ogólnie sytuacja wygląda w ten sposób, że z uwagi na to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, z uwagi na epidemię, z uwagi na kurs franka, z uwagi na zachowanie banków, no to wszystko niesie za sobą pewnego rodzaju konsekwencje i my też ze swojej strony, a w szczególności biorąc pod uwagę ostatnie dni, widzimy bardzo duże zainteresowanie jakąkolwiek szansą pomocy, aby właśnie
bank nie mógł w ramach już prowadzonych postępowań, czy też nowych, które będziemy w jakiś sposób w stanie na pewno w najbliższych dniach wytaczać, żebyśmy mogli zabezpieczyć powództwo właśnie z uwagi na to, że biorąc pod uwagę klauzule abuzywne w umowach, biorąc pod uwagę to, że klienci mają znaczne nadpłaty, żeby w czasie trwania takiego procesu nie było konieczności spłacania rat. No mało powiedzieć, niektórzy frankowicze mają kilka lat nadpłaconych rat względem właśnie abuzywnych postanowień umownych, stąd rodzi się jakby jedna myśl, że no nie ma większego sensu płacenia dalej tych nienależnych świadczeń, dlatego że później trzeba by było dochodzić te roszczenia po wygranym prawomocnie procesie, korzystając z powagi rzeczy osądzonej, co oczywiście jest możliwe, ale w tej sytuacji byłoby dużo łatwiejsze, żeby można było zawiesić płacenie rat. Także tutaj z tej perspektywy na pewno sprawa będzie bardzo rozwojowa. Uważam, że to też bardzo dużo zależy od tego, jak sąd do tego podejdzie w każdym poszczególnym przypadku. My na pewno będziemy starali się Państwu odpowiednio doradzić i każdą sytuację indywidualnie przedstawić. Także dziękuję serdecznie za dzisiejszy odcinek i w niedługim czasie przedstawimy kolejne bardzo ważne informacje, które pojawiają się w zasadzie na co dzień, a wynikiem tego będzie, mam nadzieję, coraz więcej wygrywanych spraw. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.